Hej, cześć, siema do wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls Remastered. Moi drodzy, ja jestem debilem. Zastanawiałem się cały czas, jak obrócić te schody. A dopiero na odcinku zauważyłem, że na tych schodach jest cholerna klamka. Czy klamka. Na tych cholernych... Na tych cholernych schodach w połowie jest chędożona wajcha, którą ja mogę pociągnąć, żeby te schody normalnie obrócić. A ja się, ja jak idiota latam we wszystkie możliwe kierunki i szukam jakiejś wajchy, która ogólnie oba te schody obróci. No, kongracja. Tam jest mag. Będę mógł tam zeskoczyć dzięki temu, że jestem właśnie na górze. Panu dziękujemy. Tutaj pusto. Checkpoint skoczył. Super. Dobra, trochę damage'a, ale nic. Tu na nasz chędożon. Jest kolejna skrzynka. Jest to zwykła skrzynia. Nie jest to mimik. O! Mocna magiczna tarcza. Proszę, proszę. Dobra, tam jest ten gabinet Sefa, gdzie byliśmy. Że tak strzelam, że to jest gabinet. No, jest to miejscówka, w której z nim walczyliśmy, w której nie mogłem go nawet zranić. Tutaj postawo. Ale dobra. O, tu jakieś przejście. Dobra. Nie wiem, bo jak to obrócę... Kurde, nie wiem, jak to obrócę, no to nic tu nie zdziała. Czekaj, czy ja już tu byłem, czy to jest coś nowego? Nie? Ja już tu byłem. Świetnie. Czyli mogę od razu iść na górę. Kongracja. Dobra, to obróćmy te schody w takim razie. Czy ja byłem z tej strony? Jest jakieś przejście. Jest szansa, że nie. A nie, nie było mnie tu, bo jest typ. Plus nie pamiętam takiego pomieszczenia. Oznacz mi go. Congratulations, you played yourself. No nie! Co to miało być? Co to miało być? Ja się pytam. No nie wierzę. No jak się dałem zrobić w grze normalnie? No ale skam. Dobra, sobie obróciłem te schody, więc będę mógł tam się szybciej dostać. Tylko pytanie skąd? Dobra, czyli teraz obracamy, żeby iść tamtędy. Nie! Czyli znowu pomyliłem guziki, no. Włócznia błyskawic. Żegnam. O, jak miło, że postanowił sam spaść. To teraz ja sobie zjadę. Jakaś dźwignia. Długi łuk zostawił. Okej, tutaj coś otwieram. O, skrócik z ogniska, to mi się podoba. Okej, co jest tutaj?
skrzynka zwykła. Grudka niebieskiego tytanitu. Proszę, proszę. I nic więcej. No bynajmniej nic nie widzę. Zbytnio wartościowego. Tu kolejna skrzynia. I też jest to zwykła skrzynia. O, set tunelarzy. Proszę bardzo. Jeszcze jedna skrzynia. Tu chyba przejście. O, jeszcze jedna. Kurde, fajnie pochowane skrzynki. Kryształowy żar. Proszę. A, to już jest mimik. To już jest mimik. Kurde, myślałem, że go bez zadrapania zrobię, no ale niestety. Trafiliśmy się wzajemnie. Zaklęty falcjon, okej, okay, czyli to samo co... O, to są na pewno schody. Czyli taki zwykły falcjon, tego zadaje obrażenia magiczne jeszcze dodatkowo. Zobaczymy, gdzie to prowadzi, ale to za chwilę. Najpierw wypijemy. Oho, jest mgła. Pytanie, czy boss, czy przejście do innej lokacji. Dobra, sprawdźmy ten set tunelarzy. Hełm tunelarzy, czarodziejów służących Sefowi Bezbłyskiemu. Sześcioro oczu ułożonych w dwóch pionowych kolumnach rekompensuje Sefowi brak wzroku. O, czyli on jest ślepy. A, czyli może gdybym założył ten pierścień, który wycisza moje kroki, to może łatwiej by się z nim walczyło. Najcięższe wyposażenie ochrony czarodziejów posiadające moc magiczną. Okej. Okay. 20, 18, 17, 13. No, nie ustępuje hełmowi Srebrnego Rycerza, a to jest jeszcze lepsze na plus 5. Ciekawe, jak to by się sprawowało na plus 5. Do przetestowania. Szata tunelarzy. Szata tunelarzy, czarodziej służących Sefowi Bezłuskiemu. Nawet po tym, jak Sef oszalał, porywacze, jak często ich nazywano, wyruszyli do odległych krain w poszukiwaniu odpowiednich okazów ludzi. Dalej jest to samo. Rękawice, to samo co wcześniej. I przepaska, też to samo. Okej. Okay. Dobra. Co się kryje tutaj? No, jest ziomek, który chciał mi zrobić plecy, ale średnio mu to wyszło. Jakieś rozpieprzone mechanizmy. Tak myślałem, że mnie wzrok nie myli, że skrzynkę widzę. I jest to zwykła skrzynia. 3 pryzmaty. No, wiele z nich nie mogę nosić, bo mam ich maksimum. Ale tam myślę, możemy co nieco ich zużyć. Okej, okay, jeszcze jeden. Nie, jeszcze jeden. Aha, nie, ich było więcej! Dobra. Dobra, to wyrzucę tego trochę. Dobra. Kolejne 3 pryzmaty. Jeszcze kolejne 3 pryzmaty. Dobra, może tak do równej dziesiątki to wyrzucę. Byłby fajnie, jakby on chował miecz do pochwy, jak ten rzucę. 9. 3, 3, 9, 1. 20 pryzmatów tu było chyba. Niezłe znalezisko. Dobra. Co takiego się tu kryje? Wyjście na zewnątrz. Jest drabina, jest zeskok. Jest kolejny, jest kryształowy golem. Tam też jest kryształowy golem, tylko tamten chyba błyskawicami potrafi strzelać. A właśnie, a propos kryształu, jeszcze mamy kryształowy żar do badania. Tutaj jeszcze. A tu jest, dobra. To czekaj, to najpierw z nim zawalczmy. No, nie takie złe obrażenia bije.
pierwszy. Dobra. No kurde, chciałbym, że już jest spokój, no ale nie oczywiście. Słyszał walkę. Jeden z tych golemów. Grudka niebieskiego tytanitu, podoba mi się. Wow, tu ile tego. Strasznie dużo kryształu. O, czy ja mam tam iść? To wie. Dobra. Póki jest spokój, bo jeszcze chciałbym tam najpierw zwiedzić okolice. Sprawdźmy opis tego żaru. Jeszcze dalej z tym żarem nie poszedłem do tego ziomka, ale muszę mieć pewność, że się będę w stanie cofnąć do tych archiwów, żeby nie lecieć tutaj z buta. Okej. Okay. Kryształowy żar. Żar potrzebny do ulepszania broni. Kryształowy żar stworzony przez Sefa Bezłuskiego. Obrabiany tylko przez kowali Boga Olbrzymów. Ulepsza zwykłą broń plus 10 w broń kryształową. Kryształową można wzmocnić do plus 5. Kryształowa broń jest potężna, ale krucha. Nie można jej naprawić, gdy pęknie. Kryształy to chyba pod magię bardziej będą szły. Tam coś jest. A tam jest... Ja tam na pewno mogę wejść, bo strasznie dużo ich tam pilnuje do tego przejścia. No kurde, nie zdążyłem tarczy unieść. Co? Halo, gdzie damage? Au. Do tyłu, do tyłu. Stusik. Dobra. To było dziwne, przez chwilę mi damage totalnie zniknął. Hej? Co ty tu robisz, stary? Nie miałeś iść do Anorlondo? Wróć do ruin nowego Londo? It was you who rescued me. Why, thank you. I am Sieglind of Katarina. I don't know how I ended up in that crystal. It wasn't terrible in there, but I could hardly move. I must think of some way to repay you. O, kurde, to jest inna osoba. No tak, ten pancerz mnie zmylił. Tam był jak? Sigmeier, a to jest... Nie dosłyszałem do końca. To jest jej ojciec. No tak, no spotkałem. Well then, now I must find him. Thanks again, truly. Now if we'll just stay put and keep out of trouble. No na to już będzie chyba trochę za późno. W sensie, no, jakby jeszcze był w kapliczce, spoko, ale on aktualnie jest chyba w ruinach Nowego Londo. Dobra, to się już powtarza, ale kurde, nie? Nie spodziewałem się znaleźć córki od Sigmeiera. Znaczy, w ogóle nie spodziewałem się, że ktokolwiek będzie w tym kryształ. Myślałem, że jest po prostu ożywiony kryształ jako przeciwnik, a nie, że to może służyć jako więzienie. Bądź sposób uwięzienia kogoś. To proszę. Okej, trzy silne ciosy i taki leży. Fajnie się ten mieczyk sprawuje. Szkoda, że nie może mi pomóc walczyć z tymi typami, no ale nie można mieć wszystkiego, co nie? Może jeden? O! Ej, fajne! Dwie włócznie prawie one-shotują. Pierwszy! To jest zwykła. Wiem, że jeszcze jest potężniejsza włócznia błyskawic. Bo w Dark Souls 2 napotkałem trzy takie zaklęcia. Znaczy, w sensie, spotkałem się z nimi, ale trzeciego niestety nie było dane mi używać, bo potrzebowałem odpowiedniej rangi w przymierzu. Tak samo jest w jedynce. Muszę mieć odpowiednio wysoką rangę w przymierzu, aby te... najsilniejszą włócznię błyskawic mieć w swoim posiadaniu, a niestety to wymaga dość dużego grania po sieci, pomagania
członkom Wojowników Słońca. Grudka niebieskiego tytanitu. Dwie sztuki. Dobra, zużyjemy jeszcze jedną tą błyskawicę. Czy tam włócznie błyskawic, czy bla bla bla. Nie można jak to nazywać. Okej, okay. Atak. Raz i dwa. I dziękuję. Dobrze. Lećmy dalej w takim razie. O, to sobie mogę aktywować w sumie tak po prostu, żeby było. Wiesz, tylko to jest głupie? Ja muszę uważać, żeby nie walnąć tym jakiś twardy element otoczenia, jak jakieś drzewo albo... albo ten... albo jakąś kolumnę, bo wtedy to, które dotknie takiego... element otoczenia jest natychmiastowo niszczone. Dobra, ale to niestety się na nich nie spisuje zbytnio. O, ognisty bicz chaosu, to bym przetestował. No, atakuj. Dobra. Szybko, zamiana. Jak się bicz spisuje? No nie tak źle. Ile? 21. Aha, to zależy od czasu kastowania tego, ile to schodzi. Żeby nie było to za OP przypadkiem. Okej, okay, 90, 9 na jedno użycie. Czyli przy dobrych wiatrach, w sensie przy użyciu najdłużej ładowanego, czyli najpotężniejszego tego ataku, mogę tego użyć 10 razy. Jebany cymbał, no kurwa cymbał.exe. No, choć trochę to jest dziwne, jeśli ma być szczery, że to ma takie, a nie inne zużywanie możliwości kastowania tego zaklęcia, no ale ja tego nie projektowałem, ale, ale jakbym ja to projektował, to bym to zaprojektował trochę inaczej. Kryształowa jaskinia! Proszę pro... O, co jest?! Ej, no co?! Co?! No nie! Nie wierzę! Co za bullshit! Ej, skąd ja miałem to... Jak ja to miałem przewidzieć? Kurde no! Ja tego nienawidzę! Ja myślałem, że będzie jak w tym grobowcu olbrzymów, że zjadę sobie gdzieś niżej. Ani że... Dobra, to chyba tamci do mnie próbowali strzelać. A nie, że po prostu polecę ku własnej śmierci! Ale się czuję oszukany teraz, no! Dobra, tej tu już nie ma, ale są... oczywiście golemy. Dobra, spróbuję na YOLO ich ominąć. Po prostu biegnę do tej jaskini. Może se odpuszczą. Mam nadzieję. Dobra, są moje dusze. Ale gdzie tu jest zejście? A tu jest obok! Boże święty! Ja tam idę jak idiota. Ej, ale tu praktycznie nie ma miejsca na walkę. O, słyszę kroki na plecach. O, właśnie. Oj, 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 klątwa, klątwa, nabijają klątwę. A to źle, to bardzo źle. Znaczy no, źle jako tako, nie, bo klątwa jest nawet pożyteczna. Bo pomaga mi walczyć z duchami. Nie spadnij, nie spadnij. O serio, musiałeś wyjść poza zasięg. Dobra, ci po sobie nic, stety bądź nie zostawili. Okej, czyli muszę uważać, gdzie staję. Tam jest przedmiot. Czekaj, czy jest tu gdzieś ognisko do rozpalenia? Nie powiem, byłoby to bardzo mi na rękę. O, ładny dźwięk. What the... Czy to jest księżycowy motyl? Serio, wcześniej boss, a teraz zwykły przeciwnik?
Aha, dobra, to muszę iść w inną stronę. Czekaj, to idę tędy, tędy. Aha, musiałbym pewnie skoczyć. Ale nie, no nie ma bata, nie uda mi się tak wycelować dobrze. To nie, ja sobie na razie odpuszczę. Dobra, no nie ma powrotu, więc schodzimy po prostu coraz niżej. I co ma na plecach? A jak się włócznia sprawdzi? Ty, nawet nie wiem, nie widzę paska życia. Okej, okay, nawet nieźle. Ma cztery włócznie. Czterysta dusz za coś takiego? Wy se żartujecie? O, wiadomość. Jak ktoś w takim miejscu wiadomość zostawił? Czy to... Nie. Nie, nie gadaj. Nie gadaj, że to jest niewidzialny most. Jezu, tu jest przejście! Okej, to jest cwana akurat. Ścieżka na wprost. Ale to jest od twórców, dobra. Okej, to muszę uważać, gdzie chodzę. Czy ja mogę jakoś to oświetlić? Mam chyba tę głowę jeszcze, nie? Tak, latarnia czaszki. Nie, to było... Aha, tak, muszę ją trzymać w tym. Jako tarcza, nie jako broń. Nie to, tylko to, wróć. I zamiast kostura, czy tam katalizatora... Oczywiście, że poszedłem w złą stronę. Latarnia czaszki. Gdzie tam? Kurde, jak ja mogę zobaczyć inaczej tę ścieżkę? Kurde, literalnie stoję właśnie na przezroczystym krysztale. Dobra, tu jeszcze jest w porządku. Okej, okay, takiego utrudnienia się nie spodziewałem. Dobra, gościu idzie, no to szybko zmieniam latarnię na talizman. Znaczy na katalizator. Okej, okay, magia mu niewiele robi. Warto wiedzieć. Tniemy golema, tniemy. Wycofujemy się oczywiście. Okej, okay, to był fuks z tymi kryształami teraz. No, uważaj, nie daj się zrzucić. Oh, było blisko teraz. Dobra, z diety. Tam kolejny ten motyl. 2500 za takiego żółtego. Nie! Ani mi się waż teraz spaść! Tam kolejne niewidzialne przejście. Ale wolę najpierw tego motyla stać się pozbyć. Zobaczmy, czy mogę tym go trafić. Seriously? No! Trafiłem chociaż? Okej, to jest też tak trochę samonaprowadzane, więc muszę uważać, jak stoję. Dobra, tarcza mnie przed tym nie chroni, bo to są pewnie obrażenia magiczne, a tylko fizyczne. Ile? Jeszcze jeden strzał. Ostatni, jaki mam. Dobra, wielkie leczenie, proszę. Butka niebieskiego tytanitu. Spoko. Okej, okay, to mogę chyba na łeb zeskoczyć, tak mi się wydaje. Z chęcią spróbuję. No, ale muszę uważać, jak stoję. O! Okej, okay, nieważne. Dobra, ten czegoś pilnuje.
O, dobrze, że rzuciłem, dobrze, że rzuciłem. Tu jeszcze jest przejście? Tu jeszcze jest. Dobra. Spadek w pobliżu. No, domyślam się. Dobra, już, znikaj. Aha, nie tutaj. Dobra. Okej, uważać, uważać. Nie! No nie! No nie wierzę, sam się załatwiłem. O Boże, ale lana. Dobra, no to nic, no to okolice tamtejszą będziemy zwiedzali w kolejnym odcinku, ja tam powoli będę zmierzał. Jezu, ale fail na końcu odcinka. Dobra, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.